W dzisiejszym programie porozmawiamy o Dniu Myśli Braterskiej. Co to jest DMB? Jaka jest idea tego dnia? Dzisiaj to wszystko Wam powiemy. Dzień Myśli Braterskiej został uchwalony na 4. Międzynarodowym Kongresie Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Dzień ten przypada 22 lutego w dniu urodzin założycieli skautingu Roberta i Olaf Baden-Powellów. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem do jego obchodów również dołączyli skauci. Ideą tego święta jest propagowanie przyjaźni i braterstwa. Tego dnia harcerze z całego świata spędzają ten czas razem, składają życzenia i wysyłają kartki. Zapytaliśmy ludzi spoza harcerstwa, co myślą o Dniu Myśli Braterskiej. Dzień dobry. Czy był pan kiedyś harcerzem? No niestety nie miałem takiej możliwości. Nie miał pan. A czy wie pan, co to jest święto DMB? DMB to jest święto Dzień Myśli Braterskiej, który harcerze propagują braterstwo i przyjaźń. I co pan o tym myśli? Bardzo mi się podoba, że jest takie święto, że to jest bardzo ważne. Super, dziękuję bardzo. Nie byłeś tam. Czy wiesz, że to jest święto DMB? Nie, bo po prostu jestem zupełnie. Ja mu nie wiem. Okej, dobra. Święto DMB, które jest dziś myśli do tego, które mi się to pakują, to jest swoje przyjaźń. I co myślisz o tym święcie? To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia. Czuwaj. Jako że niedawno obchodziliśmy Dzień Kobiet, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia każdej dziewczynie i kobiecie.